Cześć, witam Was na kanale Orchideli w nowym filmie. Dzisiaj sernik rosyjski. Wobec takiego przepisu przejść obojętnie nie można, ponieważ mamy tutaj kruchy orzechowy spód, do tego warstwa naprawdę wspaniałego w smaku serka i całość przykryta polewą z mlecznej czekolady z orzechami z dodatkiem odrobiny śmietanki. Całość absolutnie przepyszna i naprawdę przepis wart spróbowania i przetestowania, a dokładny przepis znajdziecie na orchideli.com, tam zresztą mnóstwo innych przepisów również na serniki można znaleźć. Wpadnijcie również koniecznie na mojego Facebooka i Instagrama, tam codziennie nowa porcja inspiracji. Nowych widzów serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco z nowościami na kanale pojawiającymi się, a na łapkę w górę czekam od wielbicieli serników. A pracę zaczynamy od orzechowego spodu. 100 gramów, czyli mniej więcej jedna szklanka zmielonych dowolnych orzechów, u mnie włoskich. 3/4 szklanki mąki pszennej typu 500-550, 2 pełne łyżki cukru pudru, szczypta soli i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy razem, po czym dodajemy 100 g zimnego, pokrojonego na drobne kawałki masła. Całość zagniatamy. Do ciasta można też dodać 1-2 łyżki zimnej wody, aby miało bardziej miękką konsystencję. Gdy ciasto jest gotowe, blachę o wymiarach 25 na 36 cm wykładamy papierem do pieczenia. Po czym palcami rozprowadzamy ciasto na dnie. Oczywiście ciasto można również rozwałkować i po prostu przenieść do blachy. Gotowy spód podpiekamy 15 do 20 minut w temperaturze 180 stopni, a po tym czasie nieco go studzimy. Przygotowanie warstwy serowej rozpoczniemy od ubicia 6 białek na sztywno. Następnie dodajemy 0,5 szklanki cukru i kontynuujemy ubijanie jeszcze przez chwilę, do momentu, gdy cały cukier się rozpuści. Powinno zająć Wam to około 5 minut. Ubite białka odstawiamy na bok i jeszcze czystymi łopatkami miksera ubijamy na sztywno 300 g śmietanki 30-procentowej, wcześniej dobrze schłodzonej, i również odstawiamy na bok. 1 kg sera mielonego sernikowego, 350 g kremowego serka typu Filadelfia lub Twój smak, 1 szklanka cukru i 1/3 szklanki mąki pszennej. Miksujemy razem do momentu, gdy składniki się połączą. Jak widzicie, sernik jest naprawdę rosyjski i w związku z tym porcja solidna. Musiałam sięgnąć więc po niestandardowe rozwiązania, bo żadna z moich kuchennych misek nie miała dostatecznie dużej pojemności. Gdy wszystko się połączy, dodajemy jeszcze 6 żółtek, które pozostały po ubitych białkach. I całość ponownie miksujemy. Na koniec dodajemy pianę z ubitych białek. Oraz całą ubitą śmietankę. Po czym całość delikatnie mieszamy. I przelewamy na podpieczony spód. Sernik wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i w tej temperaturze pieczemy go przez 15 minut, po czym temperaturę obniżamy do 150 stopni i kontynuujemy pieczenie jeszcze przez godzinę. Po upieczeniu sernik można zostawić w uchylonym piekarniku do lekkiego przestudzenia. 100 g mlecznej czekolady z orzechami i 50 g śmietanki 30-procentowej rozpuszczamy razem. I polewamy wystudzony sernik. Jeśli lubicie grubą warstwę polewy, spokojnie możecie zwiększyć ilość składników razy 2. Smacznego!